Kłaniam się. Mam przyjemność się z Wami spotkać. Kontynuując wątek prezentacji Bractwa Kolekcjonerów, może nie bractwa, ale możemy tak przyjąć, że wcześniej występowali, prezentowali swoje zbiory i swoje historie. Teraz przyszła kolej na mnie. Pozwolę sobie Wam przedstawić temat browaru i Władysława Strakacza. Browar znajdował się na styku dwóch ulic, ulicy obecnej Jagiellońskiej i Reymonta. Tu mam tabliczkę, szyld, która, że tak powiem, przedstawia nazwę. Kiedyś ulica Jagiellońska nazywała się Przyrynek. W miejsce tego browaru powstał Dom Kultury. Moja przygoda z browarem i z tym, co się w nim dzieje, rozpoczęła się w 1982 roku. Szmat czasu, kiedy to zostałem tutaj zatrudniony w charakterze instruktora fotografii. Także trudno w tym momencie nie połknąć bakcyla, teraz się by to nazwało wirusa historii. Także ja tego bakcyla połknąłem, no i wygląda na to, że to jest nieuleczalna choroba i tak mi to już pozostanie po prostu. I teraz chciałbym Wam właśnie też pewne tutaj rzeczy zebrane, które udało mi się pozyskać, bo miałem do czynienia z bardzo wieloma osobami, z którymi rozmawiałem, które zechciały się podzielić i przekazać swoje rzeczy, z którymi miały do czynienia. I takim jednym z takich główniejszych, ważniejszych eksponatów to jest ten plakat, który tutaj wisi. On teraz wygląda jako tako, został on zmontowany z dwóch. Natomiast nie zaprezentuję Wam, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że z drugiej strony tego plakatu znajduje się gazetka stalinowska z pięknymi hasłami z epoki właśnie lat 60., kiedy po prostu młodzież i wszyscy mieli za obowiązek przedstawiać doniosłe poczynania władzy ludowej. Także z drugiej strony, wierzcie mi, znajduje się ta gazetka. Ten plakat był w późniejszym okresie, służył jako ocieplenie strychu. On był przygwożdżony gwoździami do poddasza i tam ten plakat był takim ociepleniem właśnie i tam oprócz tego plakatu też były inne, już w gorszym stanie. Następną rzeczą, którą tutaj nie udało mi się przytargać, to jest sławetne śmigło, które właśnie jak znalazłem się w pomieszczeniach, to w kącie stało takie okazałe, duże, drewniane, stare śmigło samolotu. No to jest dosyć taki duży, robiący wrażenie eksponat, którego losy nie do końca są mi znane. Specjaliści od lotnictwa określili markę samolotu i czasy, z jakich pochodzi, natomiast nie jest to w żaden sposób powiązane samolotem, którym dysponował Władysław Strakacz. To znaczy Władysław Strakacz był właścicielem, natomiast korzystał z tego samolotu Andrzej, syn Strakacza. Władysław Strakacz bardzo dbał o reklamę, o oznakowanie swoich butelek, swoich wyrobów, także nie szczędził grosza, także tutaj jest szereg różnych kształcie, różnej pojemności butelek z naniesionymi informacjami, że to pochodzi z browaru Władysława Strakacza. W późniejszym okresie, też w wcześniejszym też, ale tutaj mam butelkę z późniejszego okresu. Ona była też zapinana na taką porcelankę i tutaj jest woda gazowana. To jest oprócz właśnie piwa, były wody gazowane i lemoniady.
Jeśli chodzi o piwo, to jest tak, że niektóre osoby, często kobiety, lubią pić piwo z sokiem. I tutaj wam pokażę jedną z butelek, które właśnie dostałem od jednej sympatycznej pani. I właśnie jest ona pełna z zawartością, także ona jest na pewno przedwojenna. Tych butelek chyba z 5 dostałem i powiem wam, że w pewnym momencie otworzyłem jedną i się nadawało do spożycia. Także bardzo dobry sok, przetrzymał czas. Podejrzewam, że jakbyśmy tą butelkę otworzyli, też moglibyśmy się napić. Jeśli chodzi o rzeczy, które tutaj pozwoliłem sobie przynieść, to jest też takie pewne tajemnicze urządzenie. Dosyć prosta konstrukcja, przemyślne dosyć jest to. Było ono, to urządzenie, na wyposażeniu pijalni pewnie. Tutaj się posłużę kuflem może nie z tego okresu, ale też ważnym, bo pochodzącym z 20-lecia Bractwa Piwnego. O Bractwie potem wspomnę. Także tutaj, jeśli chodzi o to urządzenie, to w pełni nie zaprezentuję, bo należałoby to urządzenie wypełnić wodą ze środkiem myjącym. I że tak powiem, polegało to mycie kufli na tym, że stawiało się to na tej tacce i po prostu poprzez naciskanie pompka i woda z płynem, która się znajdowała wewnątrz, że tak powiem, wytryskiwała i zmywała ten właśnie trunek złocisty z tego kufla, by następny klient mógł się uraczyć już. Także podobne konstrukcje potem można było spotkać przy saturatorach, które były w PRL-u, na ulicach. Też tam panie właśnie myły szklanki, właśnie posługując się takim właśnie podobnym, trochę może bardziej zautomatyzowanym, ale też urządzeniem. Jest wiele rzeczy do przekazania na temat Władysława Strakacza, jego browaru. Tutaj zabrałem ze sobą właśnie a propos pirofilstwa też pewne takie bardzo stare, przedwojenne pocztówki. Ta jest najstarsza. Pochodzi z czasów, kiedy jeszcze właścicielem byli Brolińscy i sukcesorzy. Także taka reklama właśnie browaru, stworzona w oparciu o beczkę, która była takim balonem unoszącym browar w świat. I druga to jest związana z wizerunkiem tego browaru, który jest na plakacie. Wydanie tej pocztówki i tego plakatu też jest ważna rzecz. Jest powiązana z uzyskaniem przez browar i Władysława Strakacza głównej nagrody w Częstochowie. Także to doniosłe wydarzenie dało impuls do tego, żeby pochwalić się tym i właśnie wydrukować ten plakat, te pocztówki. I z pocztówkami jest tak, że pozwoliłem sobie kontynuować dzieło Strakacza i też zostały wydane pocztówki właśnie już tutaj współczesne, oparte o motywy z browaru. Też powstał reprint, który umożliwił większej rzeszy osób zainteresowanych mieć ten wizerunek. Też była taka pocztówka z portretem, który też tutaj w tle się znajduje. Jednym z takich fajniejszych eksponatów, bardzo cenionych, jest tak zwany wafel. Jest to podstawka pod piwo, która w restauracjach była dawana, także sobie leżała i na tym stawiano szklankę, bo też były szklanki
z browaru, czy też kufle. Także tutaj mam takie oryginalne podstawki. Na bazie tych oryginalnych podstawek powstały reprinty, też już takie świeższe, prawda? Z drugiej strony pozwoliłem sobie zaprezentować informacje o Skierniewickim Bractwie Piwnym.